nasze wołanie, bądź dla zmarłych dobrotliwy, okaż im zmiłowanie, odpuść kary, daruj grzechy duszom zmarłych Twych wiernych. Błogiej udziel im pociechy w mękach ognia niezmiernych. Jeśli jest święta i zbawienna, modlić się za zmarłymi. Tobie, Boże, rzecz przyjemna, zmiłowanie nad nimi. Modlitwami, Boże, wszelkiej litości. Zmiłuj się nad dłużnikami Twojej sprawiedliwości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Wspominamy dzisiaj wszystkich wiernych zmarłych, polecając ich miłosierdziu Bożemu. Oni potrzebują naszej modlitwy, aby jak najszybciej mogli wejść do Królestwa Niebieskiego i radować się pełnią chwały Bożej. Modlitwa za zmarłych jest także okazją do podjęcia głębokiej refleksji nad przemijaniem i nad naszą śmiercią. Chrześcijańska nadzieja zapewnia nam w perspektywie życia wiecznego, które jest szczęśliwe, ale osiągnięcie go zależy od tego, jak przeżyjemy swoje doczesne życie. Podczas tej mszy świętej przywołajmy w pamięci i sercu tych, których kochaliśmy, a także dusze w czyściu cierpiące i prośmy, aby Pan Bóg otworzył im bramy nieba. Zgodnie z zapowiedzią, tę najświętszą ofiarę sprawuje za wszystkich polecanych o 17 w wypominkach jednorazowych w czasie procesji żałobnej. Doszły jeszcze inne imiona w ostatniej chwili niemalże. Również za Janinę, Mieczysława, Sławomira, Zofię, Zygmunta, Kazimierza, Wandę, Andrzeja, Marlenę, Wandę, Teresę i Henrykę oraz Józefa, Mariannę, Bronisława, Krystynę, Zdzisława, Mariannę, Józefa, Stefanię, Grzegorza, Henrykę, zmarłych z rodziny Jarząbkowskich i Lesiaków. Przeprośmy teraz Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, byśmy mogli z czystym sercem w tej Eucharystii uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jako całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto Słowo Boże. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Pochodzi od Pana. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. Wie On, z czegośmy powstali, pamięta, że jesteśmy prochem. Zbawienie prawych pochodzi.
sława, kwitnie jak kwiat na polu. Wystarczy, że wiatr gomuśnie już znika i wszelki ślad po nim ginie. Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by spełniać Jego przykazania. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jesteśmy przekonani, że ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska obfitująca we wdzięczność wielu pomnażała się Bogu na chwałę. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja. Jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Alleluja, alleluja, Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz:
Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Najmilsi w Chrystusie Panu, siostry i bracia, w zasadzie ta dzisiejsza liturgia słowa jest tak czytelna, tak jasna, tak prosta. I po tych przeżyciach uroczystości wszystkich świętych, Dnia Zadusznego, kiedy wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, odwiedzamy cmentarze, zapalamy lampki, stawiamy kwiaty, kiedy jesteśmy w tej atmosferze takiego wspominania rodziców, rodzeństwo, czasem bolesne odejście dzieci, rodzicom ciężko osuszyć łzy po stracie dzieci, znajomi, no cały czas jednak ten temat się przewija, ta tęsknota za taką refleksją, za takim wybiegnięciem oczyma wyobraźni do przodu i takim duchem chrześcijańskim, który panuje w tych dniach, że te wszystkie próby przeszczepiania tych rzeczy z obcych kultur, kiedy trywializuje się śmierć, odchodzenie, próbuje się z tego zrobić jakieś show, nie chwyta. W społeczeństwie Bogu dzięki nie chwyta. Zresztą ktoś powiedział ciekawą rzecz, no, do dyskusji, ale i do zastanowienia, że w zasadzie uroczystość wszystkich świętych to jest jedyny dzień, kiedy najwięcej ludzi się modli w ciągu roku kalendarzowego. I próbował uzasadniać ten ktoś, że na Wigilii różnie jest ze śpiewem kolęd w domu, różnie jest z czytaniem Ewangelii, z modlitwą, czy na Wielkanoc. Taka raczej obrzędowość. A kiedy rodzina spotyka się przy grobie, podchodzi się do grobu, gdzie spoczywają bliscy, po złożeniu tych kwiatów, zapaleniu znicza, w zasadzie nie wiadomo by co dalej robić. No nie da się uniknąć i uciec od modlitwy, oczywiście, kto jest osobą wierzącą, bo niektórzy ostentacyjnie nie czynią tego, mają do tego prawo. Ale dla człowieka wierzącego nie ma wtedy jakiegoś skrępowania, wstydu. To jest tak oczywiste dla chrześcijanina, że przy grobie trzeba się pomodlić. Już te małe dzieci wchodzą w ten świat takiej Bożej rzeczywistości, rodzenia się, życia, ale też umierania, chociaż maleństwa nie wszystko do końca rozumieją. Ale ten majestat śmierci dotyka nas i tak oswaja z myślą, że kiedyś i my wydamy ostatnie tchnienie i zamkniemy po raz ostatni oczy. Ktoś, kto bardzo chorował, kto bardzo cierpiał, powiedział, że z takimi pretensjami do Pana Boga, że nikt go nie pytał, czy chce przyjść na świat. Pan Bóg go nie pytał i spadło na niego takie cierpienie z dużymi pretensjami i z dużym żalem. Zresztą chyba największy ból, jaki można zadać rodzicom, gdy dziecko powie w jakiejś kłótni: nie prosiłem się na ten świat, nie prosiłem się na ten świat. To jest pytanie, na które my nie odpowiemy.
dlaczego Bóg nas nie pytał, czy chcemy, tylko podzielił się z nami tym, co ma w sobie najcudowniejszego. Podzielił się z nami swoją istotą, a istotą Boga to, że jest. Jestem, który jestem, Jahwe. Dał nam istnienie, nie pytając. Bo Bóg podzielił się swoim szczęściem. Jak do tego ostatecznego dojść, to słuchamy o tym, modlimy się o to, żeby zachować wierność Bogu, który nie chce udręczyć nas, nie chce nas dołować, dociążać przykazaniami, tylko każdy dobrze wie, jak grzech niszczy człowieka, jaką gorycz powoduje, a pokój serca płynący z bliskości z Bogiem, z jakiegoś czystego życia moralnego, wierności przykazaniom, krótko mówiąc stanu łaski uświęcającej, jaki stan duszy wtedy towarzyszy. Pan Bóg dobrze zna człowieka i to wszystko znajduje takie odbicie w naszym życiu. W tych dniach, kiedy wciąż myślimy o naszym przemijaniu i oczyma wyobraźni również wypatrujemy tego dnia, który przyjdzie kiedyś i na nas, kiedy wydamy ostatnie tchnienie i zamkniemy po raz ostatni oczy. Moi drodzy, to nie jest wiara w zmartwychwstanie, to nie jest jakiś narkotyk, jak pisał jeden z pogańskich filozofów, opium dla ludzi. Bóg to opium dla ludzi. Opium, narkotyk jest sztucznym pocieszaczem, a ostatecznie taki sztuczny pocieszacz prowadzi do unicestwienia człowieka. A pragnienie życia, pragnienie wieczności potrafi wyzwolić z człowieka taką moc i siłę. Lekarze mogą potwierdzić, że dużo łatwiejsze jest leczenie pacjenta, który ma wielką wolę życia, pragnienie życia. Organizm jakoś inaczej reaguje, a kto się poddaje, ten łatwiej odchodzi i trudniej jest leczyć takiego człowieka. W nas jest wpisane pragnienie życia. I jak nieraz podkreślam, to jest jedyna taka zachłanność usprawiedliwiona, bo ona od Boga pochodzi. Być zachłannym na życie. Jakimż absurdem byłoby, gdyby nasza przygoda istnienia miała się skończyć z momentem wydania ostatniego tchnienia, ustania pracy serca, mózgu. I jakby nie określić przyjścia śmierci, jakiż by to absurd był, gdyby taka przygoda istnienia miała się tak zakończyć. Pan Bóg naprawdę nie po to się podzielił z nami życiem, żeby je raz na zawsze zabrać, ale żebyśmy z Nim byli szczęśliwi Jego szczęściem, bo to jest istota Boga. Dlatego, siostry i bracia, po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Oczywiście kolejna perykopa mówiąca o duszach czyśćcowych, za które dlatego tak gorliwie się modlimy. Ilu z nas trafi prosto w ramiona Boga Ojca? Ilu z nas będzie również ponosiło karę czyśćcową? Nikt z nas dzisiaj tego nie wie. Ale uwrażliwiamy się na to. Jestem przekonany, że wszyscy ci, którym są bliskie dusze czyśćcowe i nie odpuszczają modlitwy, a zwłaszcza Eucharystii za zmarłych, to będzie komu się modlić i za nas, gdy będziemy pokutować w czyśćcu.
ale najjaśniejsze światło z całej prawdy o eschatologii jest to, że z czyśćca jest tylko jeden kierunek ku niebu. Bo ktoś, kto świadomie odrzucał Boga konsekwentnie, to Pan Bóg go nie zbawi wbrew Jego woli. A nasze życie, również i te dni, które przeżywamy, to jest takie cząstkowe, nieustanne, konsekwentne mówienie Panu Bogu tak. Tobie zawierzam wszystko. Jeden z teologów, który zajmuje się eschatologią, mówił jeszcze, ciekawa hipoteza do dyskusji, że jeszcze przed samym przejściem z tego świata do Królestwa Niebieskiego jeszcze raz jakby wyświetli się nam całe nasze życie i jeszcze raz będziemy mogli złożyć taką deklarację, czy chcemy wieczności z Bogiem. I być może to właśnie nasze przygotowywanie się każdego dnia, gdy myślimy o Bogu, o przemijalności, gdy zawierzamy siebie, naszych bliskich, to jest ta taka dojrzała współpraca z Panem Bogiem, który naprawdę chce się z nami podzielić szczęściem swoim. Amen. Zachęceni zapewnieniem Pana Jezusa o Jego miłości, złóżmy przed Nim nasze błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby był wspólnotą głoszącą światu prawdę o życiu wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za lekarzy i pielęgniarki, aby w obliczu zagrożenia życia pacjentów zatroszczyli się o ich pojednanie z Panem Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących w domach opieki dla seniorów i w hospicjach, aby z oddaniem opiekowali się osobami starszymi i cierpiącymi. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy stracili najbliższych, aby znaleźli ukojenie w nadziei powtórnego spotkania w wieczności. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dusze czyśćcowe, które polecaliśmy w modlitwie wypominkowej, aby niebo stało się ich udziałem jak najszybciej. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę szczęśliwej śmierci dla nas samych, abyśmy kiedyś, odchodząc z tego świata, byli pojednani z Bogiem i ludźmi. Ciebie prosimy. Panie Jezu, ufamy, że przyjdziesz nam z pomocą, gdy wołamy do Ciebie w naszych potrzebach, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Zmartwychwstał.
Alleluja. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie ofiarę, którą składamy za wszystkich zmarłych spoczywających w Chrystusie i spraw, aby mocą tej eucharystycznej ofiary wyzwoleni z więzów śmierci mieli udział w życiu wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej i sam umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów pełne chwały Twoją, osadna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osadna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, baw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało i krew naszego Pana. Baranku Boże, który wodzisz grzech świata, to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim będzie żył na wieki. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim będzie żył na wieki. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto ten chleb spoży, spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim będzie żył na wieki. Spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim będzie żył na wieki. Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej. Mój Bóg w tym sakramencie pełen potęgi swej, to ten, co stąpił z niej. Wielki dobry Pan, co karmi duszę moją ciałem i krwią swych ran, to ten, co stąpił z nieba. Wielki dobry Pan, co karmi duszę moją ciałem i krwią swych ran. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przez tę ofiarę okaż wielkie miłosierdzie wszystkim wiernym zmarłym, których obdarzyłeś łaską chrztu świętego, i daj im pełnię wiecznej radości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Przypominam, że wypominki roczne będą wydrukowane na 4 poszczególne niedziele i wywieszone w gablotach, żeby się zapoznać, w którą niedzielę będą roczne wypominki czytane. I to, co mówiłem na procesji, jakby ktoś miał kłopot z dotarciem na cmentarz, to najbliższy cmentarz jest przy kościele na Kamionku Bożego Ciała, bo tam są groby z ubiegłego stulecia i jeszcze dalej, więc żeby uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza za jedną duszę do 8 listopada, to można bardzo blisko udać się na cmentarz. Dodam, że dzisiaj sam prywatnie spotkałem naszych parafian, bo też nie miałem możliwości dotrzeć na cmentarz gdzieś dalej ze względu na obowiązki. Bóg zapłać za wspólną Eucharystię. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym wyspadole. Przeto, orędowniczko nasza, ponemy miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O, łaskawa, o, litościwa, o, słodka Panno.